Panie prezesie, ostatnie chwile przed pierwszym meczem. Jakie emocje, jakie nastroje w drużynie? Emocji dużo, nastroje bardzo dobre. Czekamy już na rozpoczęcie. Ja mam bardzo, bardzo wielkie nadzieje, zaczniemy bardzo dobrze, zaczniemy wygraną i tak, żeby tą atmosferę budować i kolejne mecze przed nami, także zacznijmy dobrze, mocno w to wierzę, trzymam kciuki, wszystko w nogach i głowach zawodników. Wszystko wskazuje na to, że macie nadal kredyty zaufania przede wszystkim u sponsorów, bez których no, trudno by było jednak realizować założone cele. Zdecydowanie tak, bardzo za to dziękuję wszystkim sponsorom, partnerom, naprawdę czujemy tu ogromne wsparcie, tylko pozostaje sprostać tym wymaganiom i oczekiwaniom na tym pięknym naszym nowym stadionie, także naprawdę pozytywne emocje i nadzieje na cały ten pierwszoligowy sezon. A proszę powiedzieć, bo okienko transferowe jeszcze nie jest zamknięte, kogo jeszcze byście widzieli w barwach Wisły? Pracujemy jeszcze nad dwoma, trzema transferami, pozwolą nam to też tutaj właśnie dzięki sponsorom warunki finansowe, więc pracujemy, zobaczymy co nam się uda. To okienko jeszcze trochę trwa, mamy dwie, trzy pozycje, które chcielibyśmy jeszcze wzmocnić, jak tylko będą informacje już szczegółowe, konkretne, to od razu będziemy je przekazywali. Wzmocnienia, wsparcie sponsorów jest bardzo istotne, ale wsparcie kibiców chyba jeszcze bardziej, prawda? Jak byśmy zachęcili, żeby przychodzili, żeby dopingowali, żeby byli z Wami? Ogromnie zapraszam wszystkich kibiców na nasz nowy stadion. Zrobimy tutaj mnóstwo atrakcji, marketing pracuje pełną parą. Wystartowaliśmy już ze sprzedażą karnetów, biletów, także mam przekonanie pełne, że ta oferta jest bardzo atrakcyjna. Będzie mnóstwo akcji takich marketingowych, billboardów zachęcających do przyjścia na mecze Wisły Płock, także kibice są naszym 12 zawodnikiem i bardzo, bardzo liczymy na ich wsparcie.